internauci. Serdecznie pozdrawiam Was, niezależnie od pory dnia, kiedy udało Wam się zajrzeć do codziennika. Dziś czwartek, 23 września roku pańskiego 2021. Mamy 266 dzień w kalendarzu, a do końca roku pozostaje jeszcze 99 dni, czyli prawie setka. Dziś jest kalendarzowy początek jesieni. Wczoraj zaczęła się jesień astronomiczna. Imieniny obchodzą, może niekoniecznie musimy to wiedzieć, bo akurat spotykamy się z trochę innego powodu. I właśnie z tego innego powodu pozdrawiam Was słowami biblijnego hasła. Są to dosyć tajemnicze słowa z księgi proroka Malachiasza z 3 rozdziału. Znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Choć słowa tajemnicze, wyłowione gdzieś z głębin Starego Testamentu, to jednak są to słowa, które wzywają do właściwego orientowania się w czasie i w przestrzeni. Zachęcają do przyglądania się temu, co się wokół nas dzieje i wyciągania stosownych wniosków. Malachiasz to autor ostatniej księgi Starego Testamentu, jeden z tak zwanych małych proroków, którzy zostali tak nazwani z racji niedużej objętości księgi, oczywiście nie z powodu ich wzrostu. Bo wzrostu Malachiasza w żaden sposób nie znamy. Nie wiemy nawet, czy ów Malachiasz to imię własne autora, czy też może określenie jego statusu, bo w tłumaczeniu na polski Malachiasz to posłaniec Pana Boga. Prorok działał już po niewoli babilońskiej, mniej więcej 440 lat przed narodzeniem Chrystusa. Naród wybrany był już na powrót w swoim kraju. Zamieszkali we własnych domach, zaczęli żyć własnym życiem i na swoim. Wydawać się mogło, że we własnym kraju, na własnej ziemi stworzą świat prawie idealny. Mieli wszystko, co trzeba. Była świątynia, byli jej pracownicy, mogli powoływać się na spisane prawo, na Pismo Święte. Ale jak można się było przekonać, nie wszystko się udało. Ludzie mimo wszystko od Boga się oddalali. Panowały zabobony, a człowiek wykorzystywał drugiego człowieka po prostu na potęgę. Usta były pełne frazesów, obłuda rządziła na salonach. Patrząc na ludzi, zacierały się granice między sprawiedliwością i nieprawością. Dobre hasła mieszały się ze złymi, a wszystko tworzyło pewnego rodzaju wybuchową mieszankę. Mimo zadekretowanego, dobrego kierunku życia, ciągle rządziły jakieś wypaczenia tym życiem. Ale Pan Bóg przez proroka przedstawił jasne poselstwo. Stan aktualny to nie jest stan docelowy. Świat, na którym żyjecie, nie jest światem idealnym, bo istnieje inna perspektywa. Nadejdzie czas, w którym, jak słyszymy, dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Ale nie na tym świecie, na pewno nie teraz. I tak było, ale tak też jest i dziś. Choć może jako dzieciom przełomu tysiąclecia czasem wydawało się nam, że zbudujemy coś lepszego. A tu ciągle się powtarza i co gorsza potwierdza, że choć możemy być usprawiedliwionymi, to jednak wciąż pozostajemy grzesznikami. Tak bywa, że słowa prorockie krytykujące niesprawiedliwość chętnie kierujemy w stronę tych, z którymi nam nie po drodze, z którymi się nie zgadzamy.
I mamy rację. Oprócz tego, że tak samo odnoszą się one do nas samych. Jeśli tego nie zrozumiemy, to wciąż będziemy potrzebować proroka Malachiasza, który ciągle będzie ostrzegał nas przed upadkiem. Dobrego dnia lub też nocy, gdyby dzień już się kończył.